No i rozmontowany. Płytkę wylutowałem. No tu jeszcze akurat, jak to się przyjrzy, dobrze. Pierwotnie to takie były blaszki blokujące. Blokujące szybkę. Szybka miała takie uszka. Tu były takie blaszki. Blaszka się wysuwa i się wyjmuje szybkę. No to było wszystko ułamane. Ja takie dolutowałem. Wstawiłem takie duciki. Wkleiłem w tą szybkę, żeby ta szybka się trzymała. No niestety, no, miał być w świetnym stanie, miał być dobry, miał być sprawny. Robiłem co mogłem, by go uratować. No tu mamy rezystor 0,5%, 698 kOhmów. Możemy go zmierzyć sobie. No to nie jest panel mostkiem, tylko miernikiem. Oj, będzie widać. Zwykłym miernikiem. Zobaczmy sobie. Tak z tej ciekawości. Dlaczego nie mierzy? Bateria wypadła w nim? Nie. Mówię 698 kOhmów. Mamy 698. Jest. To jest rezystor. Tu jest gniazdo kilowolt. Potencjometr do ohmomierza i tyle. No tu mamy naszą płytkę. Troszkę odsunę. O. I tak ona wygląda z tej strony. No tutaj był ten potencjometr. Pokazywałem, a tu był ten rezystor wlutowany. O. Tu widać. Podczas prac demontowałem. Też jednego rezystora wylutowałem, ale postracił rezystancję, ale to też nie w tym problem. Mamy naszą płytkę. Mamy nasze boczniki i przekładnik. Nasze rezystory precyzyjne do polepszenia kalibracji. Gdyby te rezystory były nieprecyzyjne, to by brakował, to tym próbowano chyba się ratować, żeby to skorygować. Czyli wszystko opierało się na elementach precyzyjnych. Wszystko wyliczone. Takie 10-amperowy do 10-amperów drut pomiaru prądu. To są diody do zabezpieczenia wskaźnika, żeby nie uszkodził się. Tu są diody prostownicze germanowe. Nie wiem, czy nie GD507. Chyba nie będzie. Nie będzie chyba bardzo różniąca się instrukcja od wersji B. No i same rezystory precyzyjne nawijane. Jeden kondensator. LV. Wspaniale. Płytka dwustronna. No szkoda, że tak skończył. Przekładnik. Muszę sobie zobaczyć. Płyteczka. Ładnie przez płytkę wyprowadzone napięcia. A tu jak jest wszystko polutowane. Może to będzie
będzie po światło lepiej. A ja to przybliżę. O. Obwód 10 amper. A kalibracja przekładnika poprzez lutowanie. Oddalimy. Motam się z tą kamerą, wiem. Poprzez lutowanie i jakieś nacięcie. A tu widać, jak są piłowane. Na pewno kobietka siedziała przy jakimś przyrządzie pomiarowym odniesienia. I ciach pilniczkiem. Precyzja. Kurz inżynierów. Wszystko wyliczone. Tu nie widać, kurde, żeby jakiś ekonomista mieszał się w to. Księgowy. Idź teraz, człowieku, do sklepu, kup miernik analogowy za 60 zł. To będzie takiego samego. Niska rezystancja wewnętrzna. Tylko nie taka jakość wykonania. A to niecałe 70 zł. UM-112B. Potem był droższy. Mówię, najdroższy UM, jaki w życiu kupiłem. Panie, sprawny. No, sprawny. Dziękuję uprzejmie. No tutaj mogę dać takie porównanie czytelności skali. Też mi powiedzie, czy... O... Teraz sobie nie ma tego konika. O, proszę sobie zobaczyć, czy taka skala jest czytelna. Jest pełno zakresów. Do 3 mA napięcia przemiennego. 3 V napięcia przemiennego. 1 V bądź 1 mA napięcia przemiennego i dopiero normalna skala miałem na górze. Łapałem się na tym z początku i troszkę się zamotałem. Skala musi być czytelna, przejrzysta. Co jest lepsze? Taka skala czy taka? Porównać sobie. Nadzigana i prosta, czytelna skala. No, wszystko wypada. No, miernik będzie dawcą części. Jakby mi się udało kupić za kilkanaście złotych, no to myślę, że z dwóch zrobię jednego. A jak nie, no to cóż. Rezystory Omega. Chyba na licencji włoskiej robili. Technologię sprowadzili rezystorów precyzyjnych. I uruchomili produkcję. Mnóstwo rezystorów tylko do mielniku, bo takie rezystancje nietypowe. Nietypowe po prostu. A już tam, gdzie naprawdę nie mogli uzyskać, no to nawijali. Piękna sprawa. I tak jak mówię. Gdzie to było? A to było w książce. Już znajdziemy. Wnętrze. Jakaś różnica jest, bo patrzę, że tutaj jakiś element, a tu nawet nie widać, a ja pokazuję, o. Tu mamy jakiś element wlutowany, no tu na półce nie mamy. Bezpiecznik, wszystko się zgadza.
Nie, trochę ścieżki się nie zgadzam. Ale to będzie łem 112. Nie ma opcji. Jest i trochę inny układ ścieżek. Można sobie porównać. Jak ktoś ma tą książkę, to sobie sprawdzić i porównać. W tym górnym rogu mamy inaczej trochę tutaj. No ale to mniejsza. Jest. Płytka dwustronna, ładnie opisane wszystko. Rezystory precyzyjne. Ale mówię, miernik dla inżyniera, energetyka, automatyka. Dla elektronika nie bardzo. Szkoda. Bo najczęściej się pojawiam na Allegro. Kupić? Tak, kupić. 0,7 albo ładny miernik. Chcę tylko odsunę. O. Weszłem w kadr. Nie jestem fotogeniczny, nie lubię się ujawniać. Odmówić sobie 0,7. Kupić sobie miernik. Jest. I cóż, to było na tyle. Jeszcze raz sobie przyjrzyjmy się. To piękna sprawa. Jest. Tak. Naprawdę. Centrum naukowo-produkcyjne technik komputerowych i pomiarowych. Albo. Fabryka mierników i komputerów. Jak to musiało dumnie brzmieć. No to już na pewno kogo ciekawo zaspokoiłem. Mówię, jest okazja, jest sprawny. Odmówić sobie 0,7. Wantowa będzie zdrowsza, a zyskamy fajny przyrząd pomiarowy. No tylko, że mówię. Do zasilaczy, do energetyki, do automatyki, do jakiejś tam elektromechaniki. Do elektroniki cyfrowej się nie nada. Obciąży układ, dużo nie zdziałamy. Przy tej oporności wewnętrznej za duże ryzyko, by się w błąd wprowadzić. UM110, UM111 tak. UM112 nie bardzo. Nie, na schematach podają, że na przykład były przy wszystkie napięcia zmierzone przyrządem pomiarowym o rezystancji wewnętrznej. Tam powiedzmy tam 20 kilo ohmów na wolt. A jeśli podobno tak podaje, tak mierzono, to można wtedy mierzyć sobie. Ale liczmy się z tym, że obciążamy układ. No, zwykły multimetr, tam powiedzmy za 10 zł, będzie sprytniejszy i lepszy, ale nie taki ładny. Mierniki analogowe, żeby ładno. Nauczyć się odczytywać, bo to trzeba się nauczyć. Trzeba sobie wyobrazić tą skalę, tą podziałkę, a ta wskazówka jest i sobie odczytać. Miernik analogowy to są dwa błędy. Błąd miernika. Miernik ma swój błąd, ma swoją dokładność pomiarową. A drugi błąd to jest błąd odczytującego. A fakt, że multimetr nam precyzyjnie wadzi, pokazuje, patrzymy na gotowy wynik, to musimy pomyśleć. Ale w dużej mierze jest tak, że też naprawiamy, mierzymy, jest 5 V, wskazówka idzie, no mamy. I dalej mierzymy. Też nikt nie patrzy, czy mamy paralaksę na luz. Po prostu jest podobnie, tej paralaksy nie było. Bo kwestia kątu, jak patrzymy. Musimy patrzeć idealnie, żeby wskazówka nie odbijała się. Wtedy mamy idealną oś patrzenia. A jak patrzymy z boku, mamy przekłamania pewne. No, znowu gadam, a tu nic nie widać. No, zgasiłem światło.
Nie, no mówię. Mierzymy. Spodziewamy się 5 W tam czegoś. Leci. Zobaczymy, jest. Nie zwracamy uwagi, że to 5 V, 100 mV, 200 mV, tylko pojęta czy nie. Spojrzymy, już wiemy. Mamy to napięcie. Szukamy dalej. No, multimetr CW nam precyzyjnie wyświetli. Taki mianik, no. On nam pokaże precyzyjnie według swojej dokładności, tylko my jako obsługa jego, my jako mierząc operator, nie przyłożymy się do odczytu. Bo musielibyśmy precyzyjnie spojrzeć, czy nie ma odbicia. Bo to jest lustro. No, niektóre mierniki nie mają lustra, a też są takie mierniki, że wskazówka jest blaszką. Po prostu jest szeroka. I jak patrzymy, to nie możemy widzieć jej boków. Jak patrzymy idealnie, to tylko widzimy, że jest cienka. Jeśli widzimy, że jest gruba, to źle patrzymy. W taki sposób jest eliminowany błąd paralaksy. No i musimy sobie zawsze wyobrazić, jeśli na przykład nam dojdzie do 5 i coś, musimy sobie wyobrazić mniej więcej tą małą podziałkę, podzielić sobie w myśli, wtedy sobie odczytać, bo nam stanie 5 i po środku. Na szerokość podziałki to jest 20. 20, 40, 60, 80, 100. No to mamy nie jest, nie, tylko mamy połowę, czyli mamy co najmniej 10. 5 V, 100 mV. Albo mamy kod bliżej, no to może mamy 5 V, 800 mV. 5 V, 180 mV. No, musimy sobie opanować to odczytywanie. Jest. Ale nie jest to trudne. Jak jest przejrzysta skala, ładna skala, dobrze się je używa. Ja ostatnio używałem akurat nie woltomierza, tylko amperomierza. Bardzo, bardzo dobrze przekazywał informacje. Już nie chodzi o sam odczyt, tylko o kwestię poboru. Bawiłem się generatorem kwarcowym Omega 5 MHz i obserwowałem kwestię pierwszego po włączeniu, jak się rozgrzewa pobór prądu i potem spadek. Obserwacja takich zmian jest lepsza na analogu niż na cyfrze. Bo nie jesteśmy zarzucani cyframi, gotowym wynikiem, tylko wizualnie widzimy, jak to napięcie spada. Ten prąd opada i zatrzymuje się. Jest. Tak. No, w cyfrze jest stosowana na przykład linijka analogowa, taka symulująca. Ale to nie jest to. Bawiłem się innym generatorem kwarcowym. Termostabilizowanym. Określmy to piecyk. Tam w środku jest kwarc. On jest ogrzewany. I mam ustabilizowany prąd. Pobierany. Lekkie dmuchnięcie. I już widzę, jak ten prąd wzrasta. Bo lekko schłodziłem. Czujnik wykrył to. Rozpoczął ogrzewanie. I prąd wzrósł. I zaraz prąd opada. Przyrząd analogowy daje nam właśnie bardzo sympatyczny odczyt. Zmieniający się w czasie. Dlatego warto mieć. Ale czy warto iść do sklepu kupić na pewno za 80 czy za 100 zł miernik analogowy, chiński, plastikowy? No to też jest plastikowy, ale ma aluminium. No ma szybkę plastikową. Wskazówka nie jest z plastiku. I kupić takie chińskie coś. To pod kilkoma nazwami występuje. Kolorowe to jest, no. Można się zauroczyć tymi kolorami. Jak byłem dzieckiem, to mnie takie rozrajcowało. Dzisiaj jestem mądry. Dzisiaj mnie to już nie ruszy. Czy po prostu upolować, kupić, mieć. No bo mówię, pomiar napięcia to te 20 kΩ. Ale pomiar prądu
to nie ma znaczenia. Jakie tam spadki występują. Ale mówię, pomiar prądu, obserwacja jest bardzo przyjemny analog. No, pomiar rezystancji chyba najbardziej kontrowersyjny. No tu w B mamy te kropeczki, tu nie mamy żadnych kropeczek. Jest. Ale wydaje mi się, że tam mniej więcej od 0 do 4 to jeszcze jest taki znośny odczyt tych oporności, a dalej to już jest tak mało gęsto, że już jest błąd. Też kwestia, że tu mamy na plusie ogólnie w momencie omierza mamy minus, a na minusie mamy plus. Mierząc diodę, tranzystor, musimy o tym wiedzieć. Ja się złapałem na tym. Ja nie zwróciłem uwagi, no to jest minus. Ale złapałem się szybko i okej. To trzeba wiedzieć. No to tych mierników to sonda pomiarowa wysokiego napięcia była. Dlatego ten zakres taki niski, na tym zakresie się używa. Mam sondę, ale mam do innego miernika. I to właśnie kiedyś w oscyloskopie pomiar chciałem dokonać. Wysokich napięć. Na tym właśnie, nie na nas, na tym hamegu. Bo w tym hamegu na płycie zasilacza wysokich napięć jest takie gniazdo diagnostyczne. Podłączyłem sobie sondę. Chcę dokonać pomiaru. A tu mi prawie nic. No i jorkłem się dopiero, że niewłaściwy miernik wziąłem. Ten miernik sobie nie dał rady. Po prostu kwestia jest taka, że po prostu napięcie wyjściowe ze sondy miał tak niski prąd, że ustrój nie ruszył. Jest. No i też jest kwestia pomiaru na napięć stałych, a przemiennych. To na przykład napięcie stałe mamy od 100 mV. Czyli 100 mV. Czyli powiedzmy sobie tam 50 mV, 60. No bo też miernik nie może tutaj nam wskazywać. Bo musi być zawsze maksymalne wychylenie. Jak największe wychylenie, wtedy mamy najbardziej precyzyjny odczyt. Jest. A to powiedzmy, może nam pokazać 500 na 400. Dlaczego w takich miernikach, zwykłych miernikach, napięcie stałe ma niższy zakres, napięcie ma trochę większy od wolta. Ono jest prostownik półprzewodnikowy. Diody. No dioda ma na sobie spadek. Czyli kwestia 100 mV. Nie zmierzymy takim miernikiem. Bo jak dioda Germanowa jest ponad 100 mV spadku na złączu. Dlatego. 30 mV napięcia stałego. No tylko musi być wydane na źródło. No, jeszcze może sprawdzimy jeszcze pomiar baterii. Zróbmy. Ja to odłożę. I jeszcze to chciałbym zademonstruję. Trzeba będzie go skręcić, żeby nie pogubić. No, coś się zawsze może przydać. To odsunę na bok. Te części też odsunę na bok. Mamy nasz piękny miernik. No, miernik powinien pracować w pozycji poziomej. Nie każdy miernik może na przykład pracować. Bo już się na przykład rozjeżdża. To jest kwestia wyważenia wskazówki. Ale zróbmy tak, żeby to było widać. Ja tu przybliżę. To jest kwestia. Chciałbym zobaczyć, jak obciąży. Teraz mamy ultimate. Ja go sobie wezmę. Więc my zobaczymy na 100 mV. Nasze piękne przewody pomiarowe. Nie takie miękkie jak w multimetrze, który kupujemy,
weźmy baterię. O, sprawdźmy na język, która jest rozładowana, która tam jeszcze coś trzyma. No i spróbujmy jeszcze raz zmierzyć. No, tu ładnie mierzy. Na 1 wolcie. A nie, bo to mówię, to jest 20 kOhm, to jednak jest. A sprawdźmy, ile on ma na 300. 600, zobaczmy. A to nie. Jednak nie, jednak nie. Myślałem, że bo chciałem pokazać kwestię obciążalności, ale to nie wyjdzie. No. Trochę się może sfrajerowałem teraz. Ale na te 10 V zmierzmy ją teraz sobie. Mamy, to jak było, 3,8 V, a zmierzmy cyfrowym. Cyfrowym zmierzymy. No już spada to nam napięcie. No mówię, obciążalność wewnętrzna. Myślę, że uda mi się zademonstrować. No jednak bateria jeszcze daje na tyle duży prąd w obwodzie pomiarowym, że to wszystko rusza. A zobaczmy na tej baterii bardziej rozładowanej. O, tu już mamy 100, tu już mamy miliwolty. A to sobie dajmy te właśnie te miliwolty. Mamy 1 volt. Proszę powiedzieć, jak momentalnie obciąża. Nie wiem, czy to widać. O, teraz będzie widać. Proszę zobaczyć. Prawie do zera. Tak obciąża gwałtownie. Bardzo bateria jest rozładowana. Bardzo mały prąd jest. O, na 30 mV prawie zgasiliśmy baterię. Już ją rozładowaliśmy. A weźmy już na 1 V i 20 kOhm i już nam napięcie jakoś tam próbuje rosnąć. Jest. To jest właśnie kwestia rezystancji wewnętrznej. Jeśli jest bardzo słabe wydajnościowo źródło prądu, jak jest bardzo mały prąd źródła, które mierzymy, tym miernikiem nie zmierzymy. Nie ma takiej opcji. A teraz sobie zmierzę tą baterię rozładowaną. Jest. No już próbuję jakoś tam odzyskiwać. Ale przed pomiarem miała tam 100 mV. No zobaczmy tą dobrą baterię. No dobrą, baterię rozładowaną, ale jeszcze tam coś dam dającą. No i spróbujmy ją. O, widzicie, wskazówka bije do końca, ale już gwałtowny zapad napięcia jest. 1 volt. To jest ta właśnie kwestia tej rezystancji wewnętrznej. Nie jest tak pięknie z pięknym miernikiem. O, to może będzie. No tutaj też. No. Gwałtownie, proszę zobaczyć, 3,46 V rośnie i raptem spada. No, wskazówka bije do końca. Tu mamy właśnie 20 kOhm obciążenia. O, 1 V. A teraz mierniku po tym, to jest automat. Mój pierwszy automat w życiu. I to się strasznie z tym zirytowałem. No i przecież on próbuje mierzyć coś. Jakiś tło, szum tła. Jakieś tam coś mu się indukuje. On próbuje to uchwycić. No bo on próbuje coraz na niższy zakres schodzić. Ale jak ktoś nie miał miernika analogowego w życiu, to przypominam. Zawsze używamy miernik, jeśli nie wiemy, jak się napięcie spodziewać, od najwyższego zakresu. Do takiego momentu, aż wskazówka maksymalnie się wychyli. Nie do samego końca, tylko po prostu maksymalnie się wychyli na podziałce.
Wtedy mamy najbardziej precyzyjny odczyt. Nie możemy na przykład na, powiedzmy, na 30 V mierzyć. Zademonstruję to. Jest. No niby wskazówka ruszyła, no mamy tam 3, no liczmy powiem 4, ale to nie jest ten zakres. Musimy zejść, żeby maksymalnie się wychyliła. Wtedy największa precyzja jest pomiaru. A na 3 jest za wysoko, pójdzie poza, no to sobie weźmiemy. Miernik analogowy trzeba lubić, trzeba umieć używać. Tego się można nauczyć szybko. Mój pierwszy miernik to był tak miernik rosyjski. Tam była inna skala, inny zakres. Tam była skala do 30. Napięcia stałego, napięcia przemiennego. Zamiatanie prądu. Skala do 30, nieliniowa. Nieliniowa się zaczynała. Jak to czytać? On był tylko na 30 V miał zakres. I na tym zakresie był najmniejszy w obsłudze. Bo się zgadzało ze skalą. A tak to trzeba było przeliczać. Pamiętam, ja tego nie widziałem. Byłem bardzo zirytowany i w szkole na zajęciach. Właśnie mieliśmy zajęcia z miernikami. Właśnie takim miernikiem rosyjskim. I wtedy się dowiedziałem, jaki jest wzór na przeliczanie tego. Trzeba było taki sobie wzór i wyliczyć stałą miernika. Wyliczało się po prostu wtedy skazanie się mnożyło przez tą stałą. Czyli taki koszmarny w użyciu miernik. Ja takie mierniki rosyjskie z boku pokrętło jest. Pierwszy miernik popsułem, potem drugi dostałem. Mój trzeci miernik to była Alda cyfrowa. Mam ją do tej pory. 800 tysięcy kosztowała, albo 80 zł, jak to woli. Dzisiaj taki miernik za 10 zł można kupić. Z 20 producentów na nim pisze. Do koloru, do wyboru. Jest, to można jeszcze powiedzieć. O, bateria się rozładowywuje, ale już będę kończył. No myślę, że kogoś zaciekawiło to. Żegnam. Życzę miłego oglądania następnych filmików.